Siema wszystkim, z tej strony Gigan Polskie Oslo. Mamy dzisiaj niesamowitych gości u nas w studio. Jest to zespół RockIt. Przedstawcie się może po kolei i powiedzcie, jaką macie rolę w zespole. Nazywam się Rafał, jestem gitarzystą. Marian, gitara. Radek, bicie. Tom, bas. I wokal, Michał. Tak, są z nami tutaj nie bez przyczyny, ponieważ grają w Norwegii. Z tego co wiem, chyba przygotowujecie kolejny album. Dobrze pamiętam? Kolejny też pierwszy. Pierwszy? Dokładnie, pierwszy. O proszę. No i ile będzie numerów? Michaś, proszę. Będzie 10 numerów. Będzie 10 numerów. Będą 9 z nich to będą covery, a jeden z nich to będzie nasz wspólny taki kawałek. W sumie Marian go napisał, ale żeśmy go tam zredagowali i gramy go razem. To zagraliśmy to dla Mariana. Dokładnie. Czyli ogólnie gracie covery. Jakie zespoły będzie można usłyszeć na waszej płycie? Wiesz co, tak naprawdę to nie są stricte covery, bo to są lekko przeróbki nasze, to są nasze wersje, nie? Czyli wkładajcie coś swojego w te covery, żeby to nie brzmiało identycznie, jotawiotę. To są utwory z ostatnich 50 lat, bo jakby zacząłem od 1970, no to już 50 lat minęło, więc jakbyśmy chcieli odtworzyć brzmienia z tamtego okresu, no to byłoby to trochę zbyt vintage'owe. No tak. Więc dorzucamy coś od siebie, z tych czasów ma to trochę nowocześniejsze brzmienie. Czyli trochę muzyczny odkurzacz. Odkurzacie stare numery, dajecie trochę nowoczesnej technologii, nowego brzmienia i jak słyszałem, wychodzi to bardzo fajnie. Gdzie można was posłuchać? Gdzie gracie koncerty? Najbliższy koncert, jaki zagramy, to jest 20 kwietnia w Drammen. Tak. Potem 25 maja też w Drammen. Ale w międzyczasie troszeczkę więcej innych rzeczy się wydarzy. To nie tylko same koncerty. Potem są wakacje. Możesz zdradzić? Okej, to pierwszy raz. Takie najważniejsze. Najważniejsze. Za tydzień, w czwartek, dokładnie. 14 marca, będzie premiera naszego klipu. Nie powiem do jakiego utworu, bo to ma być premiera, więc sobie sami musicie zobaczyć. Mam nadzieję, że będziecie chcieli zobaczyć. I lada moment na naszym fanpage'u pojawi się wydarzenie związane z tą premierą, więc mam nadzieję, że obserwujecie, a jeżeli nie, to zacznijcie już teraz. Na fanpage'u na Facebooku, rozumiem. Tak, oczywiście. Tak, i to jest pierwsza rzecz, która teraz już to na dniach się wydarzy. Mhm. Druga to zaraz wróci ze studia zmasterowana płyta, już gotowa, nagrana, i pokażemy wam na Spotify'u jeden z utworów z tej płyty, żeby was zachęcić jakby do tej płyty. Jak długo nad nią pracowaliście? Zaczęliśmy w od koncepcji roku, czy od pracy stricte? Nie, stricte od pracy, no bo... No w sumie zaczęliśmy chyba od września w tamtym roku, taki pomysł mieliśmy, nie? Żeby to zacząć zrobić, i wybraliśmy wtedy 10 kawałków i zaczęliśmy nad nimi pracować, i już w październiku przyjechał do nas pierwszy raz nasz kolega Tomek z Polski. I nasz reżyser dźwięku. Dokładnie. I on zaczął najpierw nagrywać Radka i ciebie, Tomek, tak? Tak, rozłożyliśmy to de facto na 3 weekendy. Czyli zatrudniliście profesjonalnego człowieka, tak, żeby to było profesjonalnie nagrane, potem profesjonalnie zmiksowane i zmasterowane. Więc w pierwszy weekend zrobiliśmy bas i perkusję, w drugi weekend zrobiliśmy gitary i w trzeci weekend zrobiliśmy wokale. Kurczę, to kupa pracy. Kupa pracy, biorąc pod uwagę, że to jest 10 utworów. I do każdego numeru trzeba każdy instrument indywidualnie nagrywać. Każdą ścieżkę, wszystko po kilka razy oczywiście. 6 pełnych dni praktycznie. Żebyśmy nie zapomnieli, tam 28 marca chcemy tu live robić ten stream. No tak, no to jest jakby kolejność naturalna. To znaczy, będziecie streamować przez internet? Tak, na YouTubie zrobimy live stream. Może to nie będzie stricte koncert. Wybierzemy parę utworów, tak żeby odkurzyć troszeczkę ten zimową szaróweczkę, troszeczkę rozjaśnić, żebyście mogli zobaczyć, jeżeli nie możecie przyjść na nasz koncert na żywo, to możecie zobaczyć u nas tutaj w tej sali, w której się teraz znajdujemy, przez oko kamery, jak to sobie wygląda. Bardzo fajne miejsce macie do ćwiczeń tutaj. Jak często się spotykacie i ćwiczycie? Marian? 2 razy w tygodniu. 2 razy w tygodniu. Tak. 2 razy w tygodniu po 4 godziny. No to jest dużo pracy. No tak, ale to jest, wiesz, to nie jest sama praca, to jest przyjemność przede wszystkim. My kochamy granie, kochamy muzykę, więc to nie jest tak, że przychodzimy do tyrki za pieniądze. Przychodzimy tutaj z musu, nie? Tak, przychodzimy dla fanu i niektórzy z nas muszą dojeżdżać nawet, jeżeli to jest w tygodniu, półtorej godziny w jedną stronę, więc jest to... Ale widać, jak tutaj jestem z wami, cały czas uśmiechy na twarzy żyjecie tym, no. To poza tym mięsem, co rzucamy między sobą, to są uśmiechy. A ja tego nie słyszę, to zamykam uszy. Uniki robisz. Nie, no żartuję. Nie, macie naprawdę bardzo fajną atmosferę. Ten skład, który jest w tym momencie, to jest skład stały, czy tu są jakieś zmiany się zdarzają? To jest tak naprawdę ostatni skład. Mm-hmm. Ponieważ ostatni najnowszy. Tak. Ostatni najnowszy, tak. Mamy, do tej pory mieliśmy, no mam nadzieję, że te problemy się skończyły. Do tej pory mieliśmy cały czas problem z gitarzystą solowo-rytmicznym, więc na przestrzeni istnienia zespołu już 6 było? No coś koło tego. Jakby ten skład jest ten sam, tylko cały czas ten jeden gitarzysta przychodził, odchodził, przychodził nowy, odchodził, przychodził następny i tak dalej, więc tu nie mieliśmy szczęścia do gitarzystów. Ale to nie sprawdzali się, czy... Różne są przyczyny, wiesz, no to nie jest nasza praca. Poza tym, biorąc pod uwagę pryzmat, że jesteśmy, przez pryzmat patrząc, że jesteśmy na emigracji, to nastręcza bardzo wielu problemów w życiu, w pracy i jeszcze jeżeli my sobie tutaj wykręcamy, śrubujemy troszeczkę to nasze tempo i stawiamy poprzeczkę bardzo wysoko, to nie wiem, może niektórzy nie wytrzymują, może nie mam pojęcia, jakie są tak naprawdę przyczyny, bo nikt nigdy praktycznie nie powiem. No właśnie, poruszyłeś temat imigracji. Jak długo jesteście w Norwegii i jak długo istnieje zespół sam? To może zaczniemy od... Ja jestem najświeższy chyba tutaj, najbardziej świeży. Ja dopiero drugi rok jestem w Norwegii. I... Nie wiem co dalej. Świeżak. A dlaczego tu przyjechałeś? Bo to nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat. Może jest okazja pogadać. Nie każdego to interesuje. Ja miałem w planach już kupę lat temu, lecz niestety w Polsce znalazłem pracę, tam jakoś zapuściłem głębiej korzenie. Później dostałem ofertę, że mogę tu przyjechać, znalazłem się pracę tutaj i... Pomyślałem też, że przy okazji właśnie znajdę zespół, że będę tutaj dużo łatwiej, bo jestem z mojej miejscowości w Polsce, gdzie tam dużo ludzi niezbyt dużo gra. I jednym takich z celów tutaj było znalezienie zespołu. Też przyjechałeś tutaj tak jak wszyscy na pół roku? Nie, u mnie było tak nieokreślone. Na roku i zostajesz jeszcze rok i wracam. Ja na trzy. Ja na trzy. A ile już jesteś? 12. Ty na pół. 12 roku, nie? Marian, na ty ile? Ja na pół roku, 10 lat. 10 lat. Będzie 10. Michał? No ja też już trochę tutaj jestem, no też nie planowałem na jaki czas miałem przyjechać, ale trochę... Ale do pracy planowałeś przyjechać? Tak. A ja przyjechałem na wakacje. Zespół wynik tak... Ja przyjechałem na wakacje na 2 tygodnie i już jest 16 lat chyba. No właśnie, te historie początków... Te wakacje mu się przedłużyły. No trochę tak. Wieczne wakacje. Permanentna wakacje. Za co dostałeś tyle lat wakacji? Musiałem być bardzo porządny musiałem być, jak powiedzieli w filmie. Dobra, wakacje forever. Jak się wam ogólnie w Norwegii podoba? To jest nie najlepszy moment, kiedy o to pytasz, biorąc pod uwagę, że zima już jest kolejny miesiąc i albo mamy śnieg, albo mamy wiatr, albo deszcz. Ja ci powiem, że ja dopiero w Norwegii zimę polubiłem. To ja nie jeździsz ciężarówką. Jeżdżę na desce. Ja też ją lubię, jak jest na przykład, nie wiem, weekend. Otwieram, wiesz, odsłaniam okna, tam piękne słoneczko, piękny śnieg, ale ja jestem w środku. Nie wiesz, ale autobusem jeździłem. Tak? Jako kierowca? Tak. A to mamy 6 lat. Tu mamy kierowca, nie? A Marian jeździ tak cały czas. A gdzie jeździsz? W Owi. W czym? Okej. Ja w Unibusie jeździłem. Tam pociągnąłem. Na Nabru. Ja sam pociągnął Unibus Lillestrøm, Leirawaje. Aha, no to zielony. Słuchajcie, może zauważyliście akcent, bo Marian jest Słowakiem. Radek jest Słowakiem. Ale możemy troszkę po słowensku, jak stale Polacy mówią, że nas rozumieją. No tak, możemy, no stać jedna otázka, koliko masz izbowy bit? Ale bardzo dobrze, my sobie pogadali. Dziękujemy bardzo dobrze. Musimy się dogadywać. Chłopaki się nie chcą uczyć po słowensku, no to musimy... Ze Czechami ciężej jest, ale ze Słowakami to... No ale my jesteśmy fajni ludzie. Pewnie. Ja wam nic nie ujmuję. Ciekawe. Dobra, czyli to był pomysł założyć zespół RockIt? To znaczy, to jest tak naprawdę zbieg okoliczności, przypadek, nie? Bo Marian założył... Marian z kolegiem, Polakiem, on grał na perkusję, ja gitaru, i my się spotkali na koncercie Kisu. Z Piotrem. Z Piotrem, tak, w busie. Gdzie idziesz na kis, ja też, nie, tu ja gadam, ja gram na gitaru, no, ja gram na pierki, no i my się potem spotkali w tygodniu, no i potem się przydał ku nam jeden basak Słowak, no my byli troje, tak to poczęło. No, no i właśnie, ten... a jak, skąd się wzięła reszta składu? Ja przyjechałem. Szukaliście kimś? Ja przyjeżdżałem z tragarzami, dokładnie, nie? Jechałem samochodem, przyjeżdżałem i patrzę, jak jakiś namiocik mały, na środku placu stoi mały namiocik. I pod tym namiotem jakiś trzech kolesi jedzie tam jakąś, wiesz, ostrą muzę, nie? A ja jestem taki, że jak słyszę muzykę na żywo, to od razu pochebla, okienko, posłucham, zawsze się na to znajdzie czas. I tak było, tym razem zatrzymuję się, patrzę, tak słucham, no ciężko było coś w ogóle usłyszeć, bo po pierwsze stanąłem z tyłu, więc wszystko jechało do przodu, poza tym na świeżym powietrzu, mały sprzęt. Nie wiadomo, co chłopaki grali, ale tak patrzę, mówię, a co ten Pauker ma tam na plecach, nie? A on koszulka z polskim huzarem, mówię, owy, i tam, tak, wysiadłem z auta, poszedłem, 3 słowa zamieniliśmy, się okazało, że oni akurat tracą basmana, bo wraca na Słowację na stałe. A ty na basie grasz. A ja jestem basistą, więc... No i tak poczęło. I tak się zaczęło, nie? Jeszcze raz, ile lat już? Ze 3 lata temu więcej? Więcej, ze 4 lata. No, ze 4 lata temu. Ja będę teraz w junu. 3 lata, co to? Tak, potem Piotr zjechał na stałe do Polski i przyszedł Rado. Tak. I Rado nas skontaktował z Michałem i myśmy ściągnęli Michała, a nie chciał. Nie chciał, powiedział. Nie orientuję, zarobiony jestem do końca roku. Nie? No to mówię, dobra, chodź, tak będziemy grać disco polo. O, to przyjdę. Nieprawda. Ale nie, kiedy... Mamy 3 kontrakty na wesela. O, to będę. Ale powiem tak, że na pierwszym próbu... Także wyobrażasz to, tak? Miał dzisiaj na próbu, tak jak się mówi, nie, tak, nie chciałem, wiesz, ale co, no, bo ja disco polo śpiewałem, no, zaśpiewał fajnie, nie? Druga próba, to już otworzył drzwi. Tak, już to pytasz, co ja nie wejdę, nie? Ale to jak się mówi, wikop drzwi, kurwa, i z futrynu. Wjechał z buta. Z drzwiami. Ale wtedy jeszcze na klawiszach grałem. Ja miałem pierwsze swoje klawisze i potem... Człowiek orkiestra. Potem jak zaczęliśmy grać, no to też jeszcze klawisze miałem. Nawet jak graliśmy na różnych występach, to też miałem klawisze, ale potem już z czasem zrezygnowaliśmy z tych klawiszy, dlatego że tak trochę, no, jakby nie pasowało do wizerunku zespołu bycie frontmanem i granie na klawiszach, no to tak. Za bardzo się zbliżaliśmy do disco polo, więc... No, no klawisze i mikrofon to tak się kojarzą, no. I go on highway to hell. Nie było to... Jeszcze jakby był mikser. Tak, właśnie. Gracie tylko w Norwegii czy w Polsce też? Graliśmy w Ostrołęce w tamtym roku. Tak, graliśmy tak naprawdę raz w Polsce. Tylko wasz koncert był... Akcja spontaniczna. Spontaniczna akcja, bo mamy naszych tutaj przyjaciół, którzy są z Ostrołęki, Jacka, którego bardzo pozdrawiamy. I Jacek zarzucił tak hasło, że a wiesz co, robimy Dni Ostrołęki, może byście zagrali. To była taka wolna myśl, nie? A my to, wiesz, jak karpiki, złapany haczyk, jedziemy, nie? Co za problem, nie? Na golasa, czyli nawet bez gitar, bez efektów, dokładnie, bez niczego. Tak jak staliśmy, kupiliśmy sobie bilety na samolot, ale na pożyczonym sprzęcie. Tylko kawał. Dokładnie bez niczego. I się Tomek zostawił moje pałki, wszedłem w domu, bo się przepakują do innej walizki. Ja bez pałek. Żeby było porówno, nie? Ja bez pałek. Przysięgam, bez pałek. No więc to był fajny właśnie taki koncert. Super. Nazywał się Rokowy Powrót do Przeszłości. Nie wiem, kto to wymyślił, pewnie ci organizatorzy, ale bardzo fajnie było. Dużo jakby... Pod patronatem Radia Oko. Piotra Grzyba też. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Piotrek. Piotrek, widzimy się niedługo. No. Dosyć fajnie było, to się ciągnęło tak od 16 do 22, potem jeszcze, bo my na samym końcu graliśmy prawie całe 2 godziny. Jest na samym końcu jeszcze jakieś tam zdjęcia, autografy i tak dalej, więc to się bardzo długo tak przeciągnęło, a same przygotowania już zaczęliśmy dzień wcześniej. Tak, no próba dźwięku i tak dalej. Scena i tak dalej. Ale to więc... taką śmieszną sytuację ci opowiem z tego koncertu, bo graliśmy na świeżym powietrzu, w środku miasta i były sztywne restrykcje, godzina 22, choćby nie wiem co, macie skończyć grać, nie? Okej, no to sobie tak ustawiliśmy taska, żebyśmy mniej więcej wyliczyliśmy, że dobra, okej, tu mamy trochę powietrza, tu między utworami, wyrobimy się do 22, najwyżej czegoś nie zagramy, jak zobaczymy, że się robi krótko z czasem, nie? I wiesz, gramy, zaczęliśmy grać, wszystko fajnie, gdzieś tam w połowie grania zza kulis idzie organizator, podchodzi i tak szepcze do ucha, mówi: słuchajcie, ja straż miejską biorę na siebie, grajcie ile chcecie. No, super. No, także wspaniała atmosfera. Ale było fajnie, ja bym się pytał, bo ja spoza bębnu ja nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, po prostu tam światło mnie w oczy, nie, że ile było ludzi, nie, że pytam 200, 250, nie, że ponad 500 ludzi. I pełna knajpa, bo z tyłu za sceną była knajpa jeszcze, nie? To super wyszła impreza. Fajnie. A to spontaniczna impreza, nie? Spontany zawsze wychodzą najlepiej. Tak, to był jedyny raz, jakiś lepszy. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w tym roku też będzie taki w Ostrołęce taki festiwal. Jeszcze nie wiem kiedy dokładnie, ale... Prawdopodobnie pod koniec sierpnia. Ale pchamy się łokciami. Pewnie. No, co, była odozwa, była bardzo fajna tamtego roku i nas zaprosili, jak się będę organizował tego roku, to jesteśmy zaproszeni, no zobaczymy, ujdziemy, ma być będę, nie ma być nie będę. Na pewno naszych widzów interesuje, czy wy macie wykształcenie muzyczne, czy jesteście samoukami po prostu z zamiłowania? To różnie. Możemy ja? Proszę. Ja w tym roku będę miał 56 lat, a pierwsze bębny moje kupiłem jak miałem 49 lat. To niedawno, ale było to moje dziecinne marzenie, i się nie dostałem się do słowa, jak było pytanie, nie, że jakśmy się dostali do zespołu. Mnie kolega wysłał mi screenshot, że zespół szuka bębniarza i patrzę tam 6 mokoszy. No a ja mieszkam na Baru, ja myślę, przez całe Oslo, nie, to nie ma sensu, to jest za daleko. Kolega mój przyszedł i mówi, byliśmy na grillu, Krymi, pozdrawiam, byliśmy na grillu w Honefos. I tam kolega tam się pytał jeden, że szukają do zespołu bębniarza. Że ci mogę dać twoim numerem? Mówię, oczywiście, nie jest problem. Za tydzień telefon, dzwonimy się to i wyszło to tak, że to jest ten sam zespół. To ja myślę, że jak z 2 stron dostałem tą informację, tak to no, chyba nie mogłeś się obronić. Nie. Zabierał się pazurami. Nie, po prostu są rzeczy między niebem i ziemią, a chyba i to jest ta, a jestem bardzo spokojny, że jestem tutaj. No. Jesteś zadowolony. Fajny chłopak i... Tak, powiem tak, ja jestem tutaj sam. Żona, dzieci, wnusiowie są na Słowacji. Ja jestem tutaj sam, a to jest moja rodzina. Tutaj. Pięknie powiedziane. Ale wkurwiają mnie też. Jak to rodzina. Dobra, ja będę twoim ojcem. Nie wiem jak to wykręcimy, bo ja jestem starszy od niego, wiesz. Tato, mi trenowały na cuda się na świecie zdarzają. Marian, a jak to z tobą? No ja też, ja za mlada jak miał 15 lat, tylko no są grał na akustyczne gitary takie taborakowe, no i jak są potem na ruchu... Co to znaczy taborakowe? No do ognia, do ogniska. Myślałem, że na taborecie się działo. Ja też tak właśnie nie, taborak to jest ogień. Okej. I potem są jeszcze na military, tak się powiem, do wojska na 2 lata, no i są z muzyką skończył, tylko jak miałem 36 lat, to sam kupił gitarę, cały czas on nie grał, można od 17 lat na gitarze, to sam sobie kupił elektryczną gitarę, tak tylko jak hobby. No i tak są trochę doma, wzinka, no i potem są już jak miała 40, to są mało taki zespół, doma na Słowacji, ale tam sme grali naprawdę swoje kawałki. No ale potem tak osud zariadził, że sam skończył tu, w Norwegii, no i potem już to z tym Piotrekom, co sam już kazał, to tak znikło też. No. Wyszło tak samo z siebie, nie? Tak się zaczęło. Wiesz, wyszło, że ale słychać, że sporo ćwiczycie, bo naprawdę wam to fajnie wychodzi. Byłem dzisiaj z wami na próbie, posłuchałem, ponagrywaliśmy. Nie wiem, czy możemy puścić kawałek próby waszej? No tak, nie ma w Czechach. Nie ma się czego wstydzić. W Czechach wiesz jak się mówi? Za pieniądze w Pradze dum. Także może. Na chwilę przerwiemy wywiad, zobaczcie sobie kawałek próby i za chwilę do was wracamy. Ale mogę ci dać inny pasek, ale już mi się nie chce grzebać. Jest tak jakby ucięta jej pierwsza stopa. Więc ja tutaj wchodzę na SoundCloudzie, jak słucham sobie tej piosenki, to tak jakby pierwszej stopy nie było. Pierwszego uderzenia, jest na trzy wchodzi. Ale na SoundCloudzie jest, wiesz co? Takie demówki, tak? To właśnie tutaj chciałbym wiedzieć, jak to jest oryginalnie. Po prostu 4 razy stopa i chodzę na... Ty nagrywasz już? No. Tak, tylko że tam jest zawsze jest przed taktu grane. Znaczy no. To możemy poćwiczyć? No. Możesz tą stopę tak grać? No ty moi, ja ci widzę, że tę stopę kiedy wejdziesz, Jak ty chcesz. No to możesz samą stopę tak grać, jak teraz weź na żywo. Widzieliście właśnie próbę zespołu RockIt w ich sali próbnej. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mi się bardzo podobało. Wróćmy dalej do waszych planów. Co będzie w przyszłości? Proszę. Sprzedam parę pomysłów. Właśnie sobie... Myślałem, że sprzedasz parę płyt. To jest bardzo dobry pomysł. Może wydamy płytę fizycznie. Jeżeli ktoś chce naszą płytę w formie fizycznej, czyli CD tłoczone profesjonalnie z okładką, żeby sobie w samochodzie wsunąć, posłuchać. I troszeczkę nam pomóc. No i oczywiście troszeczkę nas wspomóc, jeżeli macie taką... Właśnie, a propos wspomagania, to mamy dla was płytę fizyczną, będziemy mieli, jeżeli będziecie chcieli. Mamy dla was koszulki mamy, tak. Będziemy mieli dla was jeszcze troszeczkę innych gadżetów. To jeżeli chcecie nam jakiegoś tipsa finansowego dać. Jeżeli chcecie nas wspomóc za darmo, lajkujcie nasze wideo, lajkujcie nasze posty na Facebooku, wpisujcie komentarze. To nic nie kosztuje. No my staramy się zawsze coś odpisywać. To nic nie kosztuje, a nas naprawdę bardzo mocno wspiera. Tak, wiem o tym doskonale, bo algorytmy Facebooka, YouTube'a działają tak, że muszą być komentarze, muszą być lajki i wtedy zaczyna to żreć. Więc jeśli chcecie im pomóc, lajkujcie i komentujcie. Ja a my się odżyczymy. Z naszej kieszeni wszystko idzie. Nie mamy właśnie, bo macie tutaj nic. Bardzo wszystko. Dużo sprzętu i to nie jest tani sprzęt. Macie sponsorów, czy to wszystko nie, jest wasze? Nie, wszystko nasze. Wszystko nasze. Po to musimy chodzić do pracy, abyśmy mogli płacić, tak. Finansować muzyków. Żebyśmy mogli grać dla was. Bo my mamy, niektórzy nas pytają, dlaczego gracie covery, a nie robicie na przykład same własnej płyty, nie? Gramy to, co lubicie. Dla ludzi. To, co lubicie, to, co wam się podoba, te utwory. My dla was to zagramy jak najlepiej będziemy umieć. Wy poskaczecie pod sceną i mamy wspaniałą tutaj współpracę. Ale nie mówimy, że żeby to nie było możliwe robić ze swoim materiałem, ale żeby po prostu się dostać, jak się mówi, tym ludziom, jak się mówi, na oczy, do uszy, a tak, żeby wiedzieli, że co to jest RockIt. Jak będziecie mieli już fizyczne płyty, rozumiem, że możemy liczyć na kilka sztuk, że zrobimy jakieś konkursy dla naszych widzów. Na pewno super, nie jest problem. Będzie to jakaś forma na pewno promocji i też no. Mamy też pomysł, żeby zrobić te nasze kawałki, które nagraliśmy i które już prawie będą za chwilę skończone, żeby nagrać je na winyle, bo niektórzy też mają płyty winylowe, odtwarzacze i to też jest fajne. I kolekcjonują winyle. I ten szmer tej igły jak tam. No to jest to. To jest to. Słuchajcie, jest jeszcze pomysł taki, jeżeli to zaskoczy i ludziom się będzie podobało, myślę, że będziemy to regularnie kontynuować. Cyklicznie tak. Tak, cyklicznie w takich momentach, kiedy akurat będziemy mieli jakieś luki w graniach na żywo, więc wtedy będziemy wam dostarczać naszą muzę w postaci cyfrowej. Myślę, że jest też taki pomysł, żeby zagrać koncert akustyczny. Czyli zrobić te utwory na instrumenty akustyczne i sobie usiąść tak, jak sobie siedzimy tutaj, podepniemy gitarki, zaprosimy was przed obiektyw i ciach, zagramy koncert. Myślę, że po wakacjach zagęścimy, tak, bo w tej chwili jeszcze pracujemy nad naszym gitarzystą. Znaczy on pracuje nad sobą, my mu pomagamy. Współpracujemy, tak. I wtedy troszeczkę zagęścimy ilość koncertów, bo wtedy wzmocnimy te prace, które zaskutkują graniem po knajpach, gdzieś na jakichś zlotach motocyklowych, w klubach motocyklowych, wherever. Cokolwiek. Możliwości są tak naprawdę nieograniczone. Wszystko, co przychodzi do głowy, można zrealizować. I myślę, że chłopaki się ze mną zgodzą, że po wakacjach może jakiś następny klip zrobimy. Oczywiście. Co wy na to? Bardzo dobry pomysł. Teraz mamy jeden gotowy, będzie premiera za tydzień. Co? Zakasamy rękawy i do roboty, no, nie? Bardzo chętnie swoje 5 groszy w to wrzucę. W sumie Tomek powiedziałeś o płycie, powiedziałeś o klipie, ale ten klip z płytą się bardzo mocno wiąże, ponieważ ten klip jest jakby jednym z utworów, które gramy na tej płycie i to ten klip jakby promuje tą naszą płytę. Tak. Można to tak nazwać, nie? Że on... Mam to rozumieć, że klip wyjdzie jak płyta będzie gotowa? Nie, to znaczy nie, to jest wcześniej troszkę. Klip wyjdzie, a potem dopiero ten utwór będzie dostępny na Spotify. Tak. I potem będę tam... Właśnie, słuchajcie, mamy dla was przy okazji mały konkurs. Chicken, korzystając z twojej strony, oczywiście. Osoba, która zgadnie, jaki klip zrobiliśmy, premiera będzie w czwartek. Za tydzień w czwartek. To ono po pierwszy raz dostanie od nas koszulkę i zostanie zaproszona tutaj na koncert live do nas do... Bomba! No, do naszej sali. Załóżmy, że jest to osoba mieszkająca w promieniu 50 km. No bo... Tylko jeszcze sprecyzuj. Gdzie jest ta sala? Jaki klip? Co masz na myśli? Jaki utwór to będzie? Czy... Tak, który utwór z naszej płyty? To jest, za nami jest lista utworów, które znajdą się na płycie. Macie szansę 1 do 10 wycelować. Dokładnie. 50. osoba, która wpisze w komentarzach na Facebooku poprawną... Nie, to będzie zbyt trudne. Dobra, to okej. To może... 5. osoba, która poprawnie zgadnie, albo 1. Pierwsza osoba, która i jest jak, u nas na... I jak fizycznie wyślę... Dajmy to płytę CD. Ale nie mamy jeszcze. Ale będzie. Ona się docieka, nie bój się. Dobra, reasumując, zbierzmy to wszystko w kupę i powiedzmy zasady konkursu teraz tak na czysto. Tą listę będziecie mieli zdjęcie, sobie zobaczycie i po prostu w komentarzu będzie trzeba pisać, wybrać jeden utwór. Numer i tytuł. Kto pierwszy zgadnie? Koszuleczka i miejsce tutaj na sofie i u nas udział w koncercie live, który się odbędzie. Chyba mamy datę, bo to się odbędzie 28 marca. Dokładnie. Także proszę sobie zabukować. Termin. Można wziąć osobę towarzyszącą, znajomych. Tak, także jest konkursik, są nagrody, wszyscy się cieszą. Jeszcze nagramy osobnego spota o tym konkursie, żebyście wiedzieli, i to będzie typowy spot do tego konkursu, żeby było wiadomo, o co chodzi, bo mówiliśmy o tym konkursie na koniec wywiadu, więc może nie wszyscy dotrwają, więc zrobimy osobnego po prostu spota o tym konkursie, także szukajcie go na Polskie Oslo. Wyczerpaliśmy chyba tematy dość. Jeżeli macie jakieś pytanie, możecie do Chickena, a on nam tutaj dostarczy. Oczywiście. Zrobimy całą listę odpowiedzi, albo nagramy, albo odpiszemy. Albo po prostu piszcie u nas na fanpage'u na Facebooku. Dokładnie. Tak. Jeszcze raz zapraszamy na fanpage na Facebooku zespołu RockIt. I właśnie, to był zespół RockIt. Kłaniamy się okrutnie i zapraszamy do nas. Zapraszamy oczywiście na ich koncerty, śledźcie fanpage, tam na pewno będą informacje. No i zachęcamy do udziału w konkursie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Bang!